Październik 1956 roku. Próba sił między Wschodem a Zachodem trwa już dekadę. 8 europejskim krajom narzucono radziecką dominację. Jeden z nich ma tego dość, ale dążenie obywateli do wolności musi się zmierzyć z potęgą dyktatury. Nie miałem pojęcia, że wydarzy się coś takiego. Węgry postanawiają się zbuntować. Węgrzy rozpoczynają bohaterską walkę z komunistycznym uciskiem. Służby bezpieczeństwa ostrzelały tłum i ktoś zginął. Do tego momentu była to pokojowa demonstracja. Potem rozpętała się brutalna rewolucja. Zdjęcia nakręcone w Budapeszcie ukazują, jak patrioci walczą o wolność. Na ulicach stoją zniszczone czołgi, niemi świadkowie zaciętych walk. Radzieckie czołgi i artyleria zabijają około 8000 ludzi. Zdesperowani Węgrzy mszczą się na swoich ciemiężycielach. Tajna policja została rozgromiona, a jej kwaterę główną splądrowano. Komunistyczne książki i ulotki spalono na ulicach. Był to triumfalny gest ofiar rządów żelaznej ręki. Po 6 dniach walk, które zaskoczyły świat i wstrząsnęły Kremlem, Węgry były wolne. Powstanie na Węgrzech daje nadzieję światu, który boi się radzieckiej dominacji. Rewolucja węgierska była szeroko opisywana w prasie radzieckiej jako próba zniszczenia socjalistycznego stylu życia.